Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Hoffman, jestem pracownikiem Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej. Na co dzień zajmuję się literaturą współczesną, literaturą najnowszą, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć Państwu o jednym wierszu Zbigniewa Herberta, Przesłanie pana Cogito. Drodzy licealiści, jakkolwiek sądzicie, że w tym roku matury Was nie dopadną? Pewnie się mylicie. Jak widać, warunki dość partyzanckie, brody coraz dłuższe, jakość nagrania też ma kwarantannę. Postarajmy się jednak przez najbliższe pół godziny porozmawiać o tym jednym, jedynym wierszu. Przesłanie pana Cogito to wiersz, który po raz pierwszy został opublikowany w styczniu 1973 roku na łamach Tygodnika Powszechnego. Następnie wszedł do tomu pod tytułem Pan Cogito z roku 1974. Chciałbym zaproponować Państwu cztery interpretacje tego samego tekstu, cztery różne interpretacje. Pierwsza, nazwijmy ją kanoniczną czy też klasyczną, będzie opowiadała o tym, jak ten wiersz zazwyczaj czyta się w szkołach. Trzy pozostałe, ironiczna, feministyczna i polityczna, będą w jakiś sposób kwestionowały to wcześniejsze odczytanie. Dlaczego warto zajmować się tym wierszem? Co najmniej z trzech powodów. Stanisław Barańczak w swojej monografii poświęconej Zbigniewowi Herbertowi pod tytułem Uciekinier z utopii, to książka opublikowana nam w roku 1984, twierdził, że przesłanie pana Cogito to w chwili obecnej z pewnością jeden z niewielu autentycznie popularnych współczesnych wierszy polskich. Po drugie, Andrzej Franaszek, autor monumentalnej dwutomowej biografii Zbigniewa Herberta, mówi wprost, że to bodaj najsłynniejszy polski wiersz drugiej połowy XX wieku. Ale jest powód bardziej pragmatyczny. Listy 10 książek, które trzeba przeczytać, nie mają zbyt wielkiego sensu. Natomiast gdyby stworzyć listę 10 wierszy, które trzeba znać przed maturą, z pewnością powinien się na niej pojawić utwór Przesłanie pana Cogito Zbigniewa Herberta. Zanim chwilę o nim porozmawiamy, posłuchajmy, w jaki sposób autor sam interpretuje ten tekst w procesie głośnej lektury. Przesłanie pana Cogito. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny. Gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze. Ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój ładzony życiorys. I nie przebaczy, zaiste, nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany. Czyż nie było lepszych? Strzeż się osłości serca. Kochaj źródło zaranne. Ptaka o nieznanym imieniu. Dąb zimowy, światło na murze. Splendor nieba. One nie potrzebują twego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić, nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak. Wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci
co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką. Chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Idź. Jest coś przejmującego w tym nagraniu, kiedy słyszymy głos starego Herberta czytającego z przejęciem wewnętrznym, chyba tak mi się wydaje, w swój własny utwór. Przejdźmy zatem do tego odczytania, które uznaje się za najbardziej rozpowszechnione. Gwoli akademickiej uczciwości, a także gdyby ktoś z Państwa chciał sięgnąć do źródła, muszę zaznaczyć, że to, co nazywam klasycznym odczytaniem, czy też kanonicznym odczytaniem wiersza, opieram o wspominaną już książkę Stanisława Barańczaka Uciekinier z utopii. Barańczak oferuje bardzo klarowną interpretację utworu Herberta, a jednocześnie jest on bliski temu, co uczy się w szkołach, o ile w ogóle dotrze się z materiałem do tak zwanej współczesności. Na marginesie jednak nie sposób nie zauważyć, że dość dziwna to współczesność, skoro mówimy o utworach, które powstały prawie że pół wieku przed momentem, w którym nagrywam te słowa. A zatem przejdźmy do lektury, którą wyznacza Stanisław Barańczak, jednocześnie w niektórych miejscach ją rozszerzając. Punktem, któremu nie możemy nie poświęcić uwagi, jest z pewnością tytuł. Przesłanie pana Cogito domaga się dopowiedzenia, domaga się odpowiedzi na pytanie, kim jest pan Cogito. I oczywiście tutaj państwo momentalnie przywołacie formułę Kartezjusza, cogito ergo sum. Myślę więc jestem. Zdarza się jednak, że wyjaśnienie logiki stojącej za tą regułą przysparza już trochę większych trudności. Mówiąc naprawdę w największym skrócie, Kartezjusz dokonał rewolucji filozofii, traktuje się go jako ojca nowożytnej filozofii. Owa rewolucja polegała, jak to się ładnie mówi, na zmianie paradygmatu filozoficznego. O ile wcześniej filozofia średniowieczna poszukiwała odpowiedzi na pytanie, co jest prawdziwe, o tyle Kartezjusz poszukiwał odpowiedzi na pytanie, czego może być pewien, co jest pewne. O ile filozofia średniowieczna chciała uchwycić prawdę, o tyle Kartezjusz chciał posiąść pewność. Filozofia średniowieczna prawdy upatrywała w instancji zewnętrznej, mówiąc wprost, w Bogu. Kartezjusz źródła pewności upatrywał w sądach podmiotu, a zatem właśnie w owym cogito. Zdanie cogito ergo sum, myślę więc jestem, mówi nam zatem tyle, iż skoro ja myślę, skoro ja posiadam własności kognitywne, to jest to coś, w co nie mogę zwątpić, czego nie mogę poddać wątpliwość, tym samym moje myślenie musi istnieć. Ja jestem, a zatem ja jestem pewien tego, że jestem, o ile na taki skrót w tej chwili mi Państwo pozwolicie. Kartezjusza traktuje się jako ojca racjonalizmu, a zatem pan Cogito, teraz już powracam do tekstu Herberta, pan Cogito byłby kimś, kto posługując się własnym rozumem, stara się dociec tego, jak należy postępować. Bo w tym właśnie należy upatrywać istoty wiersza Herberta. Stanisław Barańczak, przywoływany już przeze mnie, powie wprost, iż wiersz Herberta jest manifestem etycznym. Co to oznacza? W pierwszej mierze będzie mówił o tym, jak należy się zachowywać. Zbigniew Herbert Polata powie, że powołał pana Cogito do istnienia, i tutaj cytuję, nie ze snobizmu, ale dlatego, że denerwowało mnie to uprzykrzone ja liryki. Pragnąłem, aby spełniał rolę alter ego, aby mówił w moim imieniu, gdy potrzebny był mi większy dystans. Pan Cogito, powołany przez Herberta, mówi zatem, jak należy postępować, ale nie mówi tego Herbert
oto czyń tak a tak, lecz postać powołana przez niego. W poetyce opisowej mówimy tutaj o liryce maski, która pozwala wprowadzić dystans pomiędzy postacią autora, jaką wyinterpretowujemy z wiersza, a postacią powołaną przez niego do życia. Spójrzmy zatem, jakie instrukcje daje nam pan Cogito. Mówi: idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach. Czyli nie daj się zgnębić, nie daj się poniżyć, nie daj się zniewolić. Zachowaj postawę wyprostowaną. Krytyka wielokrotnie będzie mówiła, iż Herbert jest obrońcą postawy wyprostowanej. Mówi: bądź odważny, bo ostatecznie jedynie to się liczy. Musisz mieć wewnętrzną gotowość do tego, aby stawić czoła przeciwnościom oraz być gotowym do tego, żeby zaryzykować coś, co może być dla ciebie istotne, bo przecież na tym polega odwaga. Ale bardzo szybko zauważymy, że w tym wierszu pojawiają się również elementy etyki, które są sprzeczne z etyką chrześcijańską chociażby. Po chwili czytamy, iż powinniśmy żywić gniew, który powinien odzywać się wtedy, kiedy zauważamy poniżonych i bitych. Nie tylko gniew. W naszym usposobieniu winno być również miejsce dla pogardy. To nie jest pogarda dla każdego, ale dla szpiclów, katów i tchórzy. Jeszcze mocniej czytamy kawałek dalej i nie przebaczaj. O ile etyka chrześcijańska mówi nam, iż przebaczenie jest jednym z elementarnych warunków bycia dobrym chrześcijaninem, pan Cogito mówi: nie przebaczaj, bo nie w twojej mocy jest przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie, a zatem zdrada jest czymś, czego wybaczyć nie sposób. Jednak analizując tę instrukcję, dość szybko dojdziemy do wniosku, iż nie jest tak łatwo. Już pierwszy wers nam o tym mówi: idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu. Drugi dopowiada: po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Jeżeli moją nagrodą ma być runo nicości, to jest to dość paradoksalna nagroda. Chyba nie chciałbym wygrywać nicości, nie chciałbym zostać odznaczony nicością. Jeżeli szpicle, kaci, tchórze, ci, wobec których mam żywić pogardę, ostatecznie wygrają i przyjdą na mój pogrzeb, to w jaki sposób mam rozumieć to zalecenie? Przecież przegrywam. Z punktu widzenia logiki nie bardzo jesteśmy w stanie uzasadnić racje, które stoją za tego rodzaju poleceniami. Natomiast Stanisław Barańczak twierdzi, że do wiersza istnieje jeden klucz, dokładnie jeden, i to fragment: ocalałeś nie po to, aby żyć. A zatem o heroizmie, o tym, co to znaczy być bohaterem, decyduje świadomość zagrożenia. Powinniśmy być mężni, w znaczeniu powinniśmy zachowywać cnotę. Cnota virtus to mężność w innym tłumaczeniu. Powinniśmy być wtedy mężni, niezależnie od tego, co nam grozi. Powinniśmy podejmować ryzyko, powinniśmy zatem być odważni, jak dowiadujemy się z tekstu. Źródeł mężnej postawy możemy poszukiwać w kulturze. To przecież postaci zaczerpniętych z kultury stworzone jest z grono naszych przodków. To ten moment podkreślał Herbert w interpretacji, którą przed chwilą słyszeliśmy. Interpretacji, w której pod koniec utworu pokrętełko z interpretacyjnym patosem Herbert podkręca do maksimum i akcentuje Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców Królestwa Bez Kresu i Miasta Popiołów. Tylko tytułem szybkiej powtórki: Hektor to bohater Iliady, to ten, który zabił Patroklosa, myśląc, że tak naprawdę walczy z Achillesem. Roland to oczywiście główny bohater pieśni o Rolandzie, utworu wciąż chyba jeszcze w liceum omawianego. Wreszcie Gilgamesz z tej trójki wymieniony jako pierwszy, ale pewnie najbardziej tajemniczy, to bohater akadyjskiego eposu opisującego losy tytułowego bohatera. Doprawdy fascynujący epos. Gilgamesz w 1/3 człowiek, w 2/3 Bóg. Teraz proszę się zastanowić, w jaki sposób to możliwe. Jak powinno wyglądać drzewo genealogiczne Gilgamesza, aby możliwe było w 1/3 być człowiekiem? Chyba trzeba mieć trójkę rodziców, ale Gilgamesz poszukiwał nieśmiertelności, poniósł porażkę, miał szansę
miał szansę zdobyć ziele, które gwarantowało wieczną młodość. Niestety zjadł mu je wąż. Już tak bywa w legendarnych przekazach, że to węże są zawsze winne. Odsyłam do eposu, to porywająca lektura. Jednakowoż po przywołaniu owych trzech bohaterów pojawia się wers finalny, jeden z najbardziej znanych wersów współczesnej poezji: bądź wierny, idź. Wers nieznoszący sprzeciwu, wers wyrażony w trybie imperatywu. Bardzo blisko utwór Herberta sytuuje się wobec imperatywu kategorycznego Kanta, tego przesłania etycznego, które dosłownie brzmi: postępuj zawsze według takiej maksymy, abyś mógł zarazem chcieć, by stała się ona podstawą powszechnego prawodawstwa, a mówiąc prościej, postępuj tak, jakbyś chciał, aby postępowali inni. Co zatem mówi nam ten wiersz? Co mówi manifest etyczny Herberta? Mówi o tym, że za naszym systemem etycznym nie powinny stać żadne pragmatyczne przesłanki, że powinniśmy postępować zgodnie z kodeksem sformułowanym przez pana Cogito, nie dlatego, iż czeka nas jakaś konkretna nagroda, tylko ponieważ tak trzeba. Bardzo blisko, już państwo zauważyliście, sytuujemy się tutaj tak zwanej etyki konradowskiej od bohaterów powieści Konrada, to znaczy etyki, której nie dyktuje żaden zewnętrzny autorytet, albo definicji etyki Henryka Elsenberga, który mówił, że etyka jest nauką o mężnym zachowaniu się wobec bytu. Na zakończenie tej iście sprinterskiej interpretacji przesłania pana Cogito pozwalam sobie zacytować zamknięcie książki Stanisława Barańczaka, która była tutaj naszym przewodnikiem. Fragment ten wykracza poza ten jeden utwór. Warto jednak zastanowić się, czy książka pisana w roku 1984 dzisiaj, czy nie nabiera walorów aktualności. Barańczak pisał tak. Pan Cogito w ostatnich latach z samotnika i indywidualisty stał się nieoczekiwanie modelem sytuacji duchowej współczesnego Polaka. Nie chce on, choć obrona zdaje się beznadziejna, opuścić oblążonego miasta. Gdy jednak ktokolwiek usiłuje go przemocą uszczęśliwić przymusowym pobytem na idealnej wyspie, pan Cogito odmawia. To tyle, jeśli chodzi o lekturę klasyczną, lekturę kanoniczną. Co w tym momencie mogłaby oznaczać interpretacja ironiczna? I dlaczego w ogóle ironia? Ironia jest figurą retoryczną, ironia jest takim tropem, który najprościej będzie być może wytłumaczyć na przykładzie polityków. Jeżeli polityk mówi, że się, dajmy na to, uczy nieustannie, uczy się w samolocie, uczy się w samochodzie, uczy się wtedy, kiedy tweetuje, w ogóle cały czas się uczy. Na co ktoś powie, że jak dobrze, jak wspaniale, że mamy takiego polityka, który nic nie robi, tylko się uczy, może pewnie jeszcze się uczy, kiedy śpi. To rzecz jasna nie ma na myśli tego, co mówi. Myśli coś wręcz przeciwnego. Ironia jest figurą, która mówi coś innego niż ma na myśli. A zatem raz jeszcze. Ironia to figura retoryczna, przy pomocy której mówimy coś innego niż mamy na myśli. To jedna z możliwych wykładni ironii. O ironii napisano ostatnimi laty pewnie jakąś małą bibliotekę. Ale na nasze potrzeby to wystarczy. Jeżeli będziemy poszukiwali sygnałów ironii w wierszu Herberta, zauważymy chociażby, że projekt kartezjańskiego Cogito, i to ponownie temat na oddzielny wykład, ale projekt kartezjańskiego Cogito nie bierze się znikąd. Warunkiem wstępnym, warunkiem przygotowawczym jest nieustanne wątpienie. Kartezjusz, poszukując rzeczy pewnej, zanim zwróci się do świadomości, zanim zwróci się do ja myślącego, będzie nieustannie poddawał w wątpliwość poszczególne elementy rzeczywistości, do tego stopnia, iż wreszcie zakwestionuje samą rzeczywistość. A zatem Cogito, pan Cogito, to także pan, który musi nieustannie wątpić. Tam, gdzie naszym warunkiem niezbędnym jest wątpienie, tam również nie możemy mówić o imperatywie etycznym. Ale nie tylko, bo gdy zwrócimy uwagę na owe paradoksalne frazy: złote runo nicości, twoja ostatnia nagroda, idź, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz,
czy też wreszcie nagrodzą cię za to tym, co mają, zabójstwem na śmietniku, zauważymy wtedy, że te frazy możemy rozumieć na dwa sposoby. W interpretacji klasycznej powiedzieliśmy, że bycie w zgodzie ze swoimi zasadami jest ważniejsze od fizycznego bezpieczeństwa, że zwycięstwo moralne jest ważniejsze od fizycznego przetrwania. Ale czy na pewno? Jeżeli moją ostatnią nagrodą ma być nicość, jeżeli moje starania i poszukiwanie dobra spędzą na niczym, a wreszcie jeśli moje całe starania mają doprowadzić jedynie do zabójstwa na śmietniku, zabójstwa niczym ze zwieńczenia procesu Kafki, zabójstwa okrutnego, zabójstwa absurdalnego, zabójstwa bezmyślnego i przede wszystkim bezsensownego, to czy powinienem w ten sposób postępować? I jeszcze jeden element. Idź, bo tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków Gilgamesza, Hektora, Rolanda. Jeśli się dobrze zastanowić, to tych postaci nie znamy. To postaci z literatury, książek, bohaterowie papierowi. Może nie chciałbym dołączyć do grona papierowych bohaterów. Może lepiej by było, gdybym obcował z żywymi. W tym momencie przesłanie pana Cogito, tak ironicznie przeczytane, a właściwie teraz tylko naszkicowałem pewną możliwość ironicznej lektury, jawiłoby się jako antyprzesłanie, mówiłoby właśnie tak nie rób. Przejdźmy do interpretacji feministycznej. Jakkolwiek każdą z zaproponowanych tutaj interpretacji moglibyśmy jeszcze dość długo pogłębiać, to skupmy się w tej chwili tylko na trzech elementach wiersza. Po pierwsze, moglibyśmy sobie zadać pytanie, dlaczego podmiot tekstu adresuje swoje słowa tylko do mężczyzny? A tak przynajmniej możemy zrozumieć formy gramatyczne, którymi się do niego zwraca. Zważmy chociażby, w jaki sposób rozpoczyna się tekst. Idź wyprostowany, ocalałeś nie po to, aby żyć. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny. Rodzi się w tym momencie chęć zadania pytania, dlaczego nie idź wyprostowana, ocalałaś nie po to, aby żyć. Bądź odważna, gdy rozum zawodzi, bądź odważna. Od biedy moglibyśmy postarać się odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że to nie pan Cogito wypowiada przesłanie, którym my mamy się kierować, ale jest to przesłanie poniekąd dla pana Cogito, ku niemu adresowane, to on powinien postępować według norm tutaj wymienionych. Jakkolwiek jest to dość karkołomna figura interpretacyjna, to mimo wszystko chyba do obronienia. Jednak nawet jeśli tak jest, to zwróćmy uwagę, że grono zimnych czaszek, grono naszych przodków to Gilgamesz, Hektor, Roland. Trójka mężczyzn. Dlaczego? Przecież nie brakuje w historii, w kulturze, w mitach postaci kobiecych, które moglibyśmy bez większego problemu podmienić pod ową trójkę. Oczywiście wymowa wiersza wówczas by się zmieniała, ale żeby zachować pewien porządek, Gilgamesza moglibyśmy na przykład zamienić na Demeter, Hektora na Penelope, Rolanda na Joannę d'Arc. Tymczasem pan Cogito zdaje się nie dostrzegać tej możliwości. Kobiety znikają. Ale zasadniczy problem, jaki moglibyśmy w interpretacji feministycznej podnieść, skrywa się już na samym początku utworu, w tytule. To przesłanie pana Cogito. Chwila, chwila, gotowi bylibyśmy zawołać. Dlaczego pana? I jeżeli pan Cogito, to znaczy pan myślę, jaka sugestia jest tutaj zawarta? Gdzie jest pani? Co robi pani?
dość mimowolnie rodzi się podejrzenie, że na zasadzie prostego mechanizmu kontrastu, jeżeli pan myślę, pani kobiecie zgoła by były przypisywane inne atrybuty. To perspektywa wysoce niepokojąca. Chyba nie jestem w tych niepokojach osamotniony, ponieważ Izabela Filipiak, którą możemy kojarzyć chociażby z doskonałej absolutnej amnezji, w 2002 roku wydała tom wierszy Madame Intuita. Madame Intuita, pani Intuicja, nie musimy dodawać, że wprost wchodzi w polemikę z postacią pana Cogito. Ale pytanie o miejsce kobiety w projekcie herbertowskiej etyki, w kontekście jego modalizatorstwa, w kontekście wreszcie tego, jak sobie wyobraża zadanie człowieka, pozostają również ważne dla kolejnych pokoleń. W tomie Płonące główki, stygnące stópki autorstwa Jolanty Nawrot, to poetka najmłodszego pokolenia, znajduje wiersz wprost wchodzący w dialog z postacią pana Cogito, również ukazujący perspektywę kobiecą, czy też dopominający się o perspektywę kobiecą. Cytuję tylko początek. Gdy pani Cogito gotuje mężowi obiad, otwiera okno, aby przyprawić mięso. Zainteresowanych odsyłam do całego utworu, ale to znamienne, jak Jolanta Nawrot wchodzi w polemikę ze Zbigniewem Herbertem poprzez przypisywanie pani Cogito konwencjonalnych ról kobiecych oraz co następnie z tym robi. A żeby nie psuć całej przyjemności z wiersza, powiedzmy tylko, że ostatecznie zostaje zadane pytanie, czy to na pewno jest tak, że pani Cogito musi gotować obiad, podczas gdy pan Cogito będzie się zajmował zbawianiem świata, czy też chociażby intensywną refleksją na jego temat. Na koniec interpretacja polityczna. Zobaczmy, co takiego ona by mogła oznaczać. Przyjmijmy na ten moment, że interpretacja polityczna stara się odpowiedzieć, za jakim zestawem wartości dany utwór się opowiada. Dla uproszczenia możemy przyjąć, iż istnieją trzy zasadnicze modele wartości, modele stosunku do wartości. Będzie to zatem model konserwatywny, model liberalny i model rewolucyjny. W modelu konserwatywnym kluczowe będzie umacnianie tych wartości, które uznajemy za powiązane z tradycją, takich jak religia, dajmy na to, hierarchia zastana, naród, autorytety. W modelu liberalnym kluczową wartością, tą wartością nadrzędną, wartością, która będzie rozstrzygała o wszelkich innych, będzie wolność jednostki. Zwolennicy modelu liberalnego pewnie powiedzą, że liber to po łacinie również książka, a stąd już bardzo łatwo o wniosek, że to książki prowadzą do wolności. Wreszcie w modelu rewolucyjnym kluczowe będzie dążenie do zmiany, również do przemodelowania świata wartości, który być może wyznają zwolennicy innych modeli. Spójrzmy, jak to się ma do wiersza. Oczywiście bez trudu odpowiemy, że przesłanie pana Cogito opowiada się za konserwatywnym modelem wartości. Mamy ku temu przynajmniej dwojakie sygnały. Po pierwsze, tekst wiersza mówi nam wprost, jakie stanowisko powinniśmy zająć wobec tradycji, jak powinniśmy postępować wobec tradycji. Mówi to w fragmencie "Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy". Ale także utwór Herberta jednoznacznie wskazuje, gdzie powinniśmy upatrywać autorytetów. To ponownie to samo miejsce, do którego już parokrotnie powracaliśmy. To grono naszych przodków, Gilgamesz, Hektor, Roland. Dla Hektora, Rolanda, Gilgamesza kluczową sprawą była kwestia honoru. Tymczasem ktoś, kto stoi po stronie modelu rewolucyjnego, powie, że honor jest nieistotny, jeśli nie zmieniamy świata. Zwolennik modelu liberalnego
powiesz, że Hektor, Odlant i Gilgamesz to postaci z epok, czy też postaci, które zrodziła wyobraźnia możliwa w epokach, gdy istniało niewolnictwo, a zatem już z tego powodu chociażby są podejrzani. Zwolennik modelu konserwatywnego powie oczywiście tak, o to chodzi. Musimy się trzymać tradycji, ponieważ parafrazując Kanta, tradycja bez naszych czynów jest pusta, ale nasze czyny bez tradycji są ślepe. Rodzi się w tym momencie pytanie, jak zachowujemy się wobec tekstu, który wyznaje inny zestaw wartości niż my. W debiutanckim tomie niezwykle interesującego poety młodego pokolenia Tomasza Bąka, tomie pod tytułem Kanada, znajduje wiersz Wentyl, którego cytuję tylko końcowe fragmenty. Znów szukałem prawdy i blisko, znów alarm był fałszywy. Nie zawiódł mnie kłamca, lecz bateria w wykrywaczu. Mądrości narodu nie rozważają takich sytuacji, nie mają na to czasu. Otrzymały prawo do strajku, więc krzyczą, domagają się żywiołów, ciepłej wody i świeżego powietrza. Odpowiedzi dostarcza forum. User Pankogito 14 wystukuje przesłanie na miarę nowego milenium. I. D. Alt X. Bohater wierszy Tomasza Bąka, ten, którego czasem nieładnie nazywamy podmiotem lirycznym, zdecydowanie nie jest konserwatystą. Jeśli dobrze rozumiem te słowa, to dowiadujemy się, że przesłanie pana Kogito jakoś musi być zmienione. Zwróćmy uwagę, iż nie mamy przesłania bądź wierny, idź. Mamy tylko wystukiwany na klawiaturze idź. To nie jest redukcja. To zmiana sposobu patrzenia. Miejsce wierności, a zatem wierności tradycji, zastępuje postęp. Status quo zostaje wyparty poprzez to, co może nadejść. Zwróćcie Państwo uwagę, że zaproponowałem Wam cztery interpretacje wzajemnie się wykluczające. Co więcej, te interpretacje były oparte najczęściej na tych samych momentach tekstu, na tych samych elementach wiersza. Zwracaliśmy uwagę na przykład na tytuł, zwracaliśmy uwagę na jeden element wiersza trzech bohaterów, Hektora, Rolanda, Gilgamesza. Jaki z tego morał, jaki z tego pożytek, co więcej możemy powiedzieć o samym procesie czytania wiersza? Chociażby przede wszystkim to, że nie ma czegoś takiego jak słuszna interpretacja, że interpretacja jest zawsze uzależniona od kontekstu i na ten moment powiedzmy, że ta interpretacja jest lepsza, która jest bardziej przekonująca. Jeśli Państwo bylibyście zainteresowani problemami interpretacji, pozostaje mi zaprosić Was na studia humanistyczne. Jedna rzecz pozostała mi do powiedzenia. Zostańcie w domu. Dziękuję.